Nikon D850 Menu. Tak jak we wszystkich Nikonach, mamy konstrukcję zakładkową. Pierwszą pozycją jest menu odtwarzania. Jeżeli wejdziemy tutaj i będziemy przeglądali poszczególne opcje, to akurat konkretnie w tym modelu tu jakiejś super nowości nie ma, czyli normalnie zarządzanie plikami, folderami, w których zapisujemy te zdjęcia, możliwość ukrywania zdjęć. W opcjach odtwarzania definiujemy sobie, co nam aparat podczas przeglądania może wyświetlić z informacji zapisanych w EXIF-ie. Tu możemy sobie oczywiście to wszystko wybrać, albo po prostu wyłączyć te niektóre ekrany, jeżeli nas za dużo to denerwuje po prostu i nie chcemy mieć tylu informacji. I tak naprawdę tutaj nic nie ma. Jest jedna rzecz, której nie było we wcześniejszych modelach takich prostszych. Miałem tutaj pokaż po serii. Chodzi o to, że jeżeli robimy zdjęcia seryjne, on wie, że jest ta seria zrobiona i teraz pytanie, czy ma pokazać na przykład przy podglądzie od razu ostatnie czy pierwsze zdjęcie z tej serii. Oczywiście w praktyce będzie trzeba przećwiczyć skuteczność tej metody i sprawdzić, czy w ogóle nam to coś takiego jest potrzebne. I to wszystko, jeżeli chodzi tutaj. I może jeszcze jedna tylko rzecz właśnie, bo ja zawsze o tym zapominam, bo to jest ciągle jakby pewna nowość w lustrzankach. Co prawda ta nowość trwa już ładnych parę lat, nie tylko u Nikona. Mianowicie możliwość przesyłania do urządzeń inteligentnych. Tutaj pamiętajcie, że chodzi o to programowanie na telefony Nikona, które możemy sobie zainstalować na Androidzie, na iOSie i umożliwia nam to bezpośredni kontakt z aparatem i w czasie rzeczywistym albo co chwilę przesyłania zdjęć i później umieszczania ich, nie wiem, gdziekolwiek chcecie w internecie. Druga zakładka to jest menu fotografowania i tu oczywiście jest całkiem sporo rzeczy, które, no, z których będziemy po prostu korzystali. Przede wszystkim jak na aparat zawodowy przystało w stajni Nikona, mamy banki, czyli możliwość zapisania czterech konfiguracji tego menu. Mamy możliwość oczywiście wybierania tego, gdzie zapisujemy zdjęcia. Tutaj akurat ten aparat operuje kartami XQD, to jest standard w zawodowych aparatach Nikona i oczywiście karta SD jako drugie gniazdo. Funkcja gniazda pomocniczego to jest taka rzecz, o którą warto zawsze zrobić, bo w ten sposób, jeżeli używamy tych dwóch kart, możemy sobie dzielić pliki RAW-ie na jednej, JPG na drugiej, może to być backup, a też tak naprawdę później przy konfiguracji filmowania możemy sobie zdefiniować na przykład, że filmy na jednej, a zdjęcia na drugiej. Także tutaj opcji jest bardzo dużo, każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejna rzecz, to mamy tutaj jest wyszarzone sterowanie błyskiem. Ta funkcja zaktywuje nam się dopiero wtedy, kiedy podłączymy lampę błyskową i z tego zrobimy osobne nagranie. Także to będzie konfiguracja lampy błyskowej. Obszar zdjęcia. Tu jest dosyć ciekawa rzecz, bo tu się pojawią pewne nowości. Mianowicie, oprócz tego, że mamy standardowy format pełnej klatki 24x36 mm, możemy też rejestrować matrycę po tak zwanym kropowaniu, czyli tak jakbyśmy skadrowali później zdjęcie pełnowymiarowe. I tu mamy oczywiście kropa 1.2, format DX-owy 5:4 oraz pojawia się kwadrat. W ogóle w aparatach fotograficznych to żadna nowość, ale akurat w Nikonie i owszem, bo w lustrzankach wcześniej nie było takiej możliwości. Osoby, które mają słabość do kwadratu, pewnie się po prostu ucieszą. Na koniec jeszcze jedna rzecz, która też jest taką rzeczą, w sumie nowość, nie nowość. Wcześniej było tak, że jak robiliśmy kropowanie aparatu pełnoklatkowego w Nikonie, to wyświetliła się taka ramka, która mówiła mi, teraz to jest właśnie ten obszar, który jest fotografowany. W aparatach zawodowych, takich jak D4, D5, pojawiała się maska, czyli wyszarzenie tego wszystkiego. Tutaj mamy możliwość wybrania, w jaki sposób będziemy sobie ten krop zaznaczać, czy ta maska ma być wyświetlana, czy nie. Przy jakości zdjęcia, oczywiście standardowo mamy wybór pomiędzy RAW-ami od JPEG-ami albo kombinacją tych dwóch formatów. Te JPEG-i występują w różnych wariantach, jeżeli kogoś interesują szczegóły odnośnie jaki jest tam stopień kompresji, jaka jest wielkość tych plików, no tutaj już trzeba przetrawić tabelkę, która jest w instrukcji obsługi. Jeżeli chodzi o wielkość zdjęcia, to tu się pojawia, to nie jest pierwszy raz w stajni Nikona, ale to jest ważna rzecz, mianowicie w przypadku JPEG-ów TIFF-ów jak zawsze rozmiarówka, tak jak w ubraniach LMS, czyli pełna rozdzielczość lub mniejsze, natomiast tutaj biorąc pod uwagę ile ma megapikseli ten aparat, czyli podstawowa 45 i prawie pół, to jest tak zwany LA, czyli pełna rozdzielczość. No i wiadomo, że ktoś, kto będzie posiadał taki aparat, nie będzie używał cały czas tej pełnej rozdzielczości. Odchudzanie tych plików potem w postprodukcji no jest trochę bez sensu, bo tracimy wtedy RAW-y. Dlatego też istnieje tutaj możliwość zejścia do dwóch mniejszych rozdzielczości. Przypominam, że dalej pracujemy pełną klatką, dalej mamy pełnego RAW-a, tylko po prostu ma mniej pikseli. Możemy zejść aż do nieco ponad 11 megapikseli. Także to jest bardzo fajna opcja, w zależności od tego, czy robimy sesję, nie wiem, studyjną, wypasioną, gdzie super detale, wszystko jest ważne, to jedziemy pełną matrycą. Natomiast jeżeli robimy reportaż, z którego później zdjęcia ukażą się co najwyżej
w internecie albo będą zrobione odbitki 10x15, no to oczywiście nie potrzebujemy 45 milionów pikseli, tylko jedziemy na 11, także to jest naprawdę super opcja, bo to jest akurat, powiedzmy sobie, duża oszczędność też miejsca na dysku. Jeżeli chodzi o RAWy, to oczywiście możemy wybrać nieskompresowane, bezstratną albo stratną kompresję. To jest tak jak zawsze w aparatach zawodowych żółtej firmy. Głębia kolorów możemy wybrać między RAWami 12-14-bitowymi. To też jest tutaj takie standardowe ustawienie, którego musimy zrobić. No i teraz ustawienia czułości. Jeżeli wejdziemy w ustawienia czułości klasyczne, tak jak z guzika ISO, możemy sobie wybrać tutaj maksymalnie 25600. Pozostałe wysokie czułości to już jest podbijanie aż do HI2. Natomiast właśnie, ciekawostka pojawia się na drugim końcu, zwróćcie uwagę, mamy tutaj 100 ISO, potem mamy nominalnie jeszcze 80, 64 i tu się nam pojawia ISO 50. Potem mamy kolejne jeszcze niższe czułości. Zwróćcie uwagę, to jest zejście z matrycą do poziomu czułości. Tutaj nominalnie jest 64 i to jest ta bazowa czułość, ale to są czułości, które kiedyś były za charakterystyczne dla nawet nie slajdów, tylko negatywów, które były uważane za takie super, hiper dokładne, precyzyjne, z niesamowitym malutkim ziarnem do robienia gigantycznych powiększeń. I ta bardzo niska czułość naprawdę powinna dać tutaj o sobie znać. Czyli tak naprawdę matryca będzie dostawała całkiem sporo światła. Ale jako ciekawostkę jeszcze powiem, że to może być też fajna rzecz dla osób robiących panning, bo jak wiemy, tam musimy zejść z czasem naświetlania do takich długich czasów typu 1,40, czasami 1,15 sekundy i używanie tej techniki fotografowania w dzień, kiedy było dużo światła, wymagało używania filtrów szarych. Przy możliwości zejścia do tak niskich czułości okazuje się, że te filtry szare będą po prostu rzadziej potrzebne. A to też jest dobrze wtedy dla autofokusa, no bo jak wiadomo, filtr szary powoduje, że zabieramy trochę światła i autofokus wtedy też trochę gorzej działa. Automatyczny dobór ISO. Tu mamy możliwość włączenia go, wyłączenia, natomiast jeżeli go sobie włączymy, pojawia nam się jego konfiguracja i tutaj też jest to bardziej rozbudowane niż w Nikonach, które mają na przykład 5, 8, 10 lat. Wtedy nie było tutaj aż tu linijek do wyboru. Oczywiście maksymalna czułość przy automatycznym doborze ISO, ale uwaga, osobno wybieramy te parametry dla pracy z normalnie w takim fotografowaniem codziennym, a inaczej jeżeli mam podłączoną lampę błyskową, czyli to maksymalne ISO dla lampy błyskowej, to jakby jest osobno ustawienie. To oczywiście wszystko wymaga. No oczywiście przy fotografowaniu z ręki ważny jest ten maksymalny czas, przy którym jeszcze nie dochodzi do poruszenia. Możemy go wybrać jako automatyczny albo po prostu jeżeli już wiemy, jakie są nasze możliwości przy danym obiektywie, wybieramy go ręcznie. I to nam determinuje, jak szybko jest podnoszone ISO. Balans bieli, no to już jest standardzik. Mamy możliwość oczywiście wybrania z całej listy plus oczywiście standardowy pomiar ręczny i wybieranie stopni, wybieranie kelwinów. Jeżeli chodzi o kolorystykę zdjęć, to jeżeli ktoś by używał oryginalnego programowania, to oczywiście możemy tutaj zauważyć nowości w postaci, znaczy nowości, to też nie są rzeczy, których nie było w ogóle w aparatach, ale w tej serii w 800-cach, czyli automatyczne dobieranie kolorów, pojawia się coś takiego jak równomierne, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli wbijamy te zdjęcia na przykład do Lightrooma, to te ustawienia akurat nie mają żadnego znaczenia, bo Lightroom tak czy inaczej wbije tam swój własny profil Adobe Standard. Możliwość tworzenia własnych profili, przestrzeń barw standardowo między Adobe a sRGB. Dalej mamy coś takiego jak aktywny delighting, czyli ta funkcja, która rozświetla nam cienie, przygasza światła zbyt wysokie, czyli wyrównuje kontrast automatycznie. To już kwestia własnego wyboru, czy ktoś tego używa, czy nie. Redukcję szumów, włącz, wyłącz, jeżeli chodzi o długie czasy naświetlania, jeżeli chodzi o wysokie czułości, standardowo tutaj 4 poziomy, jeżeli chodzi o możliwość odszumiania. Winietowanie, dystorsja, to są te rzeczy, które dotyczą wad obiektywów, czyli jeżeli mamy w aparacie zaktualizowane oprogramowanie, to automatycznie wszelkie te wady, właśnie jak winietowanie, czy dystorsja, zostaną wyrównane poprzez komputer tutaj aparatu. Redukcja migotania to jest rzecz, która jest związana z źródłami światła, które mamy. Pewnie jak większość z widzów wie, to te wszystkie rzeczy takie tak zwane energooszczędne, czyli świetlówki, jakieś tam różne historie, które są pochodnymi tego źródła światła, tak naprawdę nie świecą, tylko migają z różną częstotliwością, zależy od konstrukcji. Niestety aparaty fotograficzne z punktu widzenia człowieka mają tą wadę, że rejestrują ten moment, kiedy to
to światło na przykład nie świeci albo jest w fazie wygaszania czy rozświetlania. Dla oka ludzkiego nie ma to żadnego znaczenia, natomiast aparat fotograficzny pod tym względem niestety, ale tutaj jest zbyt precyzyjny i zbyt dokładny, on po prostu to rejestruje. I tutaj aparat wtedy wyświetla nam takie ostrzeżenie, że wykrywa właśnie migotanie i próbuje gdzieś tak z ekspozycją się wstrzelić tak, żeby po prostu tego nie było. Automatyczny bracketing, dosyć rozbudowany, możemy go sobie zdefiniować, jak ma być realizowany. Możemy też oczywiście, tak jak we wszystkich zawodowych aparatach, robić wielokrotną ekspozycję. Do tego mamy HDR, ale to jest opcja pod tytułem złóżmy kilka zdjęć, ale niedostępna jest w RAW-ie. Interwałometr to jest to, co pozwala nam później tworzyć filmy poklatkowe, rejestrować jakieś zjawiska, które powolutku się dzieją, a chcemy to później obejrzeć w przyspieszonym tempie. Ciągle mówimy tutaj o robieniu zdjęć oczywiście, ten film później musimy sobie akurat zmontować samodzielnie w komputerze przy pomocy jakiegoś oprogramowania. Natomiast fotografowanie z przesuwaniem ostrości, to jest taka rzecz, która jest ogłoszona jako kompletna, prawdziwa nowość, mianowicie nie jest to nowość w ogóle w aparatach fotograficznych, ale w lustrzankach i owszem, czyli możliwość fotografowania rzeczy z nastawieniem ostrości na poszczególne ich fragmenty. My to pokażemy, ale chodzi o to, że każdy, kto fotografował jakąś parkshot, jedzenie i tego typu rzeczy, wie, że zawsze głębia ostrości jest za mało. I teraz przy pomocy tej funkcji można zrobić szereg zdjęć z ostrością ustawioną w różnych miejscach i później już w zewnętrznym oprogramowaniu złożyć to w jedną całość, tak żeby było zdjęcie z dużo większą głębią ostrości, niż wynikałoby to z parametrów obiektywu, aparatu, odległości, tak jak to jest. Następna rzecz to jest fotografowanie w cichym trybie podglądu na żywo. To jest też aparat, który już częściowo ma zrealizowaną tutaj migawkę elektroniczną, dzięki temu możemy też po prostu przejść do fotografowania bezgłośnego albo tylko z podniesioną pierwszą kurtynką migawki i z elektroniczną pierwszą kurtynką. I to jest też ważne dla osób, które pracują w takich warunkach, gdzie hałasować na przykład nie wolno, albo chcemy też wyeliminować drgania, bo to jest jakby druga sprawa. No i to jest nasze menu fotografowania. Następnie mamy całą zakładkę menu filmowania. Jeżeli sobie tutaj wejdziemy, oczywiście jako pierwsza pozycja pojawia nam się reset, czyli gdybyśmy coś tutaj pomajstrowali, nie wiedzieli, co się dzieje, no to oczywiście możemy sobie wykasować. Oczywiście ten reset resetuje nam tylko tą zakładkę, czyli tą zakładkę z tą kamerą. Nazewnictwo plików, gdzie nagrywamy filmy, obszar zdjęcia, tu oczywiście mamy powtórkę tych formatów i pewnych ustawień, które były w aparacie. Kiedyś było tak, że to, co się ustawiło do fotografowania, było też do filmowania, a teraz możemy sobie osobno zdefiniować to, co się dzieje podczas filmowania. Czyli w zależności od tego, czy aparat jest w trybie filmowania, czy fotografowania, tak będzie wtedy aparat odczytywał odpowiednie ustawienie. No i oczywiście to, co najbardziej będzie interesować ludzi, którzy chcą tego aparatu użyć także do filmowania, to jest rozmiar klatki, liczba klatek, czyli rozdzielczości. Proszę zwrócić uwagę, jedziemy tutaj od góry, mamy możliwość nagrywania w 4K i tutaj mamy do wyboru 30, 25 lub 24 klatki, mamy oczywiście HD i jeżeli byśmy chcieli w dół zjeść, możemy zejść, o tak naprawdę tutaj najniższa rozdzielczość, jaką mamy, to jest 1280x720, czyli w zasadzie to, co dzisiaj zazwyczaj jest potrzebne, jest tutaj do dyspozycji, łącznie z tym, że przy tutaj weźmiemy sobie w wyższych rozdzielczościach, też mamy w HD 60 klatek, 60-50 klatek na sekundę. Na samym końcu pojawiły się jeszcze dodatkowe opcje pod tytułem 4-5-krotne spowolnienie. To też jest rzecz, której wcześniej w tego typu maszynach nie było. Kolejna rzecz, tu jest jakość filmów, to jest kwestia tego, w zależności od tego, jaki format wybierzemy. No i właśnie tutaj, jeżeli wybierzemy sobie format aplowski, czyli MOV, to po prostu będziemy mieli w nim zapisane, ale oczywiście możemy też MP4 wybrać, to jest kwestia tego, co nam bardziej pasuje później do postprodukcji. Ustawienia czułości ISO, wcześniej było pokazywane, jak ISO ustawiamy dla fotografowania, tutaj definiujemy sobie to samodzielnie dla filmowania, tutaj oczywiście będzie cały czas pracowało auto ISO i proszę pamiętać, zawsze my wyznaczamy maksymalną czułość, do której to ISO auto będzie pracowało, także tutaj trzeba uważać na to ustawienie.
Kolejna rzecz, osobne ustawienia, balans bieli, właśnie kolorystyki zdjęć. Oczywiście osoby, które fotofilmują, mogłyby chcieć na przykład tak zwany płaski profil kolorystyczny, no ale tutaj w Nikonie jeszcze tego nie będzie. I uwaga, tutaj po raz pierwszy się w tym menu pojawiło coś takiego, takie same ustawienie jak w fotografowaniu. To może być istotne dla tych, którzy równocześnie robią i filmy, i robią zdjęcia w danej scenerii, w danej sesji, i żeby się kolorystyka później zgadzała, ale jak powiedziałem, w przypadku zdjęć RAW-ów ważne jest później to, w jakim oprogramowaniu to odczytujemy. Tworzenie własnych profili kolorystycznych, aktywny delighting, gdybyśmy chcieli go używać w filmie, to teoretycznie też jest możliwe, ale to przy określonych ustawieniach. Redukcję szumów, redukcję migotania, to też chodzi o kwestię świetlówek. Czułość mikrofonu, to tak jak tutaj zresztą widać, ten aparat w tej chwili pokazuje symulację tego, co zbierają jego głośniki stereofoniczne, które znajdują się na górze, tam gdzie jest pryzmat, są takie dwa otworki, gdzie mamy lewy i prawy głośnik. Ja jestem po jednej stronie aparatu i dlatego ten jeden kanał tutaj jest mocniejszy. Tutaj dalej mamy możliwość, to jest kwestia związana z dźwiękiem. Teraz tak, charakterystyka częstotliwości, to już są opcje filmowe. Tu mamy wybór pomiędzy bardzo szerokim zakresem, czyli teoretycznie mikrofon będzie zbierał bardzo wszystkie dźwięki, które gdzieś tam są dookoła. No i mam tak zwany zakres głosowy, czyli jakby tylko to, co się mówi. Oczywiście to nie będzie tak, że gdzieś jak jest hałas dookoła, to nam wytnie tylko i wyłącznie nasz głos, jak będziemy się nagrywać. Szum wiatru, czyli gdybyśmy mieli z tym problem, możemy poeksperymentować z tym ustawieniem i sprawdzić, czy ono działa. Elektroniczna redukcja drgań, w tej chwili jest ona tutaj nieaktywna. To taki komentarz, bo niektóre funkcje, niektóre pozycje menu są wyszarzone, to oznacza, że w danych ustawieniach aparatu przy danej konfiguracji one są nieaktywne i trzeba tak naprawdę spełnić warunki podane w instrukcji obsługi, żeby się one aktywowały i dopiero można to uruchomić, bo to nie jest tak, że to będzie zawsze i wszędzie działać. No i film poklatkowy, wcześniej mieliśmy zdjęcia poklatkowe, czyli fotografowanie z interferometrem, które robiły nam pojedyncze klatki, żeby później je samodzielnie zmontować, natomiast film poklatkowy polega na tym, że aparat robi te klatki, ale też sam je skleja nam w film, i czyli tak naprawdę na karcie mamy plik wynikowy już filmowy, czyli nie mamy dostępu już później do pojedynczych klatek w formie zdjęć. Kolejna zakładka to jest menu ustawień osobistych. To jest kolejna rzecz, gdzie mamy cztery banki, czyli możliwość zrobienia czterech wersji tej samej zakładki, na przykład do różnych typów zdjęć, które wykonujemy. No i pierwsza rzecz to jest oczywiście ABCDEF i tak dalej, czyli jakby w pewnym sensie pod katalogi. Autofokus to jest rzecz, od której zaczynamy. No i tutaj mamy możliwość wyboru, czyli skonfigurowania tego, jak aparat pracuje w trybie continuous, czyli ciągłym, jak w trybie AFS, czyli określamy priorytety, czy bezwzględnie priorytet jest spust u migawki, czyli bezwzględna, czy ostrość zostanie nastawiona, czy nie, to będzie robione zdjęcie, czy na przykład aparat się blokuje, dopóki nie będzie nastawiona ostrość, ewentualnie jakieś kombinacje tych dwóch ustawień. W przypadku AFS to jest priorytet albo ostrości, albo spust u migawki, po prostu. Następna rzecz, śledzenie ostrości i blokowanie. Chodzi o to tak naprawdę przy fotografowaniu ruchu się dopiero przyda, kiedy czasami nam coś może wejść w kadr. Wcześniej to było zrobione na zasadzie małej skali, a w tej chwili już mamy określoną reakcję na blokadę oraz musimy określić, jaki jest ruch obiektu, czyli jest to zmienny, chaotyczny, czy stały, jednostajny. No pytanie, czy to są wyścigi po torze i wszystko leci w jedną stronę z określoną prędkością, czy na przykład jest to, nie wiem, piłkarz na boisku, który w każdej chwili może zrobić zwrot i pobiec w drugą stronę, więc tutaj niestety, ale te ustawienia będzie każdy musiał zrobić własną metodą prób i błędów, dlatego że biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji, które fotografujemy, nie da się stworzyć wzorca, który by odpowiadał każdemu. Więc tutaj trzeba będzie naprawdę solidnie popróbować. Idziemy sobie dalej jeszcze raz w autofokus. Wykrywanie twarzy ze śledzeniem 3D. To jest ta funkcja autofokusa, która pozwala śledzić nam obiekty i teoretycznie ten aparat powinien sobie poradzić z wykrywaniem twarzy i śledzeniem tej twarzy, pod warunkiem, że oczywiście, że ta twarz jest skierowana do obiektywu. Tak samo obszar śledzenia 3D możemy zwiększyć lub rozszerzyć. Wszystko zależy od tego, ile ta twarz w kadrze nam po prostu zajmuje. Kolejna, znaczy nie tylko twarz, ale w ogóle obiekt, który śledzimy w ramach 3D. Dla osób, których może przerażać ta duża ilość pól autofokusa, która tutaj jest, bo tu mamy AF55, może kogoś wystraszyć, wow, ale przecież tu miało być ponad 150 pól. Jest, ale tak naprawdę one nie są równoważne. My mamy dostęp do sterowania 55 polami, ale system używa wszystkich, możemy sobie na przykład to zawęzić tylko i wyłącznie do 15 pól, gdyby komuś to przeszkadzało, że ich jest tak dużo. Zapisywanie według orientacji, chodzi o to, że
jeżeli robimy pion poziom, to wtedy aparat zapamiętuje, że pole jest górne i nam po prostu do pionu nagle wybierze pole górne, które pi razy drzwi odpowiada temu, który mieliśmy wcześniej, albo po prostu zostaje ciągle to samo pole. To może być bardzo fajna rzecz dla osób zmiennie robiących pion poziom i dzięki temu mniej klikamy, przesuwając pola ostrości. Włączenie AF to po prostu określamy, którym guzikiem będziemy uruchamiali ostrość, czy spustem i guzikiem AF on, czy tylko i wyłącznie guzikiem, czyli jakby ze spustu można zdjąć w ogóle autofokus. Ale to też było we wcześniejszych modelach aparatów. Kolejna rzecz, jak się pojawia bardzo duży wybór niektórych rzeczy, automatycznie pojawia się też kwestia, że jak chcemy coś wybrać, to musimy przeglądać bardzo długą listę, która służy do wybierania tego wszystkiego. No i tutaj proszę zwrócić uwagę, przy samym wyborze rodzaju pól ostrości, kiedyś to tam był jednopolowy auto, ewentualnie tam dynamiczny i to było wszystko, a teraz mamy aż tyle rzeczy do wyboru. I tak naprawdę może się okazać w praktyce, że pewnych wyborów po prostu w ogóle nie potrzebujemy, to nas kompletnie interesuje, a musimy je oglądać, dlatego też możemy sobie wyłączyć wyświetlanie, czyli jeżeli na przykład nie używamy śledzenia 3D, no to po prostu sobie je wyłączymy i ono się nam już więcej nie będzie proponowało, nie wyświetlało, aczkolwiek z drugiej strony pamiętajmy, że wyłączyliśmy, bo w momencie, kiedy chcemy tak naprawdę wziąć i wrócić do tego, no to musimy sobie je po prostu uruchomić i OK nam załatwia tutaj sprawę. Ograniczenia trybu pola autofokusa to jest dokładnie to samo, możemy sobie na przykład po prostu wyłączyć wyświetlanie, propozycje, tego typu rzeczy. Pętla to jest to, czy pola ostrości zatrzymują się na krawędzi kadru, czy po prostu robią pętle i pojawiają się po drugiej stronie. I a propos opcji pól, to jest takie menu, które wcześniej było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla aparatów klasy jednocyfrowej, czyli tam D4, D5, czyli określenie, czy podświetlenie pola autofokusa ma się odbywać, czy nie. Ja mogę w tej chwili o tym zadecydować w tym aparacie. Czy na przykład w ręcznym ustawieniu ostrości te pola mają się w ogóle pojawiać, czy mają mi nie przeszkadzać. I tak samo, jeżeli chodzi, jak mam dynamiczny wybór pola, czy po prostu ma się wtedy po prostu jakieś tam wspomaganie pojawiać. To jest kwestia już takiej metody prób i błędów, czy nam te opcje się podobają, czy nie, czy nam są przydatne, czy po prostu będą pomagać, czy na normalnym świecie przeszkadzać. Określenie zmiany, znaczy kroku, czy zmieniamy parametry 1/3, 1/2 działki, czy cała działka, to jest coś, co jest już od dawna w aparatach i tutaj oczywiście też. Kolejna pozycja w menu, łatwa kompensacja ekspozycji, dotyczy sytuacji, w której decydujemy, czy trzeba naciskać guzik, czy nie, żeby zrobić korekcję ekspozycji, ewentualnie, że ona ma się resetować po użyciu. Kolejna rzecz, pomiar matrycowy. Używając tego pomiaru jako podrocowego musimy, bo to już nawet nie możemy, a musimy zdecydować, czy włączamy wykrywanie twarzy, czy nie, bo to jest kwestia naszych przyzwyczajeń, sposobu fotografowania i ten pomiar będzie odpowiednio wtedy reagował. Obszar pomiaru centralnego, wybieramy średnicę, w której jest uśredniany pomiar, łącznie z pełnym, całym obszarem zdjęcia. Korekta pomiaru ekspozycji, to gdyby ktoś chciał bardzo dokładnie sobie korygować tą ekspozycję, to może wejść tutaj i z dokładnością nawet do 1/6 działki jesteśmy w stanie sobie precyzyjnie to skorygować. Teraz kolejna literka, to jest literka C, to jest już teraz blokowanie spustem migawki, czyli czy pod spustem mamy mieć blokadę pomiaru światła, czy nie. Czas czuwania, czyli po jakim czasie aparat idzie spać, standardowo jest to 6 sekund. Samowyzwalacz, określamy ile sekund opóźnienia, ile klatek chcemy zrobić oraz z jakim interwałem te klatki będą wykonane. I czas włączenia monitora, czyli po jakim czasie w różnych sytuacjach ten monitor będzie wyłączany. Szybkość fotografowania to jest określenie, czy w trybie CL ma to być, no właśnie, 5, 6, czy tam nawet jedna klatka na sekundę. Oczywiście to nie jest ta maksymalna czułość, którą ten aparat osiąga. Maksimum w serii na 200 zdjęciu aparat po prostu powie chwila dosyć i możemy zacząć kolejną 200. Jak widzicie, ten limit kiedyś wynosił 100, teraz to jest 200, czyli naprawdę chyba trudno znaleźć kogoś, kto będzie potrzebował tak długich serii. Możemy sobie zdefiniować, czy na wyświetlaczu ma się nam wyświetlać ISO, czy nie. Będzie to zamiast licznika zdjęć. Kolejna rzecz, opcje trybu zsynchronizowanego wyzwalania. Nikon jakiś czas temu przy pomocy swoich akcesoriów zaczął budować taki system synchronizacji komunikacji między aparatami, lampami, pilotami do wyzwalania tego wszystkiego. To jest dosyć rozbudowany system. Jeżeli ktoś zajmuje się taką fotografią, gdzie dana rzecz, dana sytuacja powinna być zarejestrowana równocześnie z wielu miejsc, no właśnie do tego to służy. I to jest rzecz, którą
możemy sobie tutaj obsługiwać, ale to wymaga dodatkowych akcesoriów. Tryb opóźnienia ekspozycji, czyli wcześniejsze podniesienie lustra, ale jakby automatyczny, określamy tam przez jaki fragment sekundy, czy tam więcej, to lustro jest podniesione i dopiero wyzwala na migawki. Elektroniczna przednia kurtyna migawki ma to znaczenie dla osób, które chcą wyeliminować takie najdrobniejsze mikrodrgania, bo okazało się już przy matrycy 36-megapikselowej, że sama migawka, która teoretycznie nie jest w stanie ruszyć tym aparatem, powoduje takie minimalne drgania, które powodują, że przy tak dużej ilości pikseli, no niestety, ale detale się rozmazują. Ale to widać naprawdę na bardzo dużych powiększeniach, dopiero i przy zdjęciach, gdzie najmniejsze drobiazgi mają znaczenie. Numerowanie kolejne plików to standard, czyli numerowanie po prostu kolejne zdjęć. I teraz tak, kolor podkreśla krawędź. To jest rzecz, której w Nikonie nie było, czyli tam, gdzie nastawiliśmy ostrość, robią się obwódki. Osoby, które filmują, znają to z kamer, to może być po prostu bardzo przydatne, gdybyśmy chcieli dokładnie wiedzieć, gdzie jest płaszczyzna ostrości. Świadka wizjerze pomaga kadrować architekturę, robić różnego rodzaju reprodukcje, żeby było prosto i nie krzywo. Podświetlenie LCD, czyli ten górny wyświetlacz, czy ma się świecić, czy automatycznie sobie gasnąć. Teraz tak, podgląd na żywe w trybie seryjnym. W momencie, kiedy robimy zdjęcia seryjne w trybie live view, bo takie coś jest możliwe, możemy wyłączyć podgląd na żywo albo go włączyć. Wtedy oczywiście to wpływa nam na ilość klatek, którą możemy zrobić. Synchronizacja błysku tutaj standard, czyli włączenie, wyłączenie trybu auto FPV oraz określanie czasów, które nam określają pracę z lampą błyskową, tak samo czas migawki dla błysku. Korekcja ekspozycji dla lampy błyskowej, czy jest sprzężona z korekcją światła zastanego, czy nie. Automatyczny dobór ISO i tutaj w momencie, kiedy mamy już ten dobór, to jeszcze dodatkowo tutaj trzeba skonfigurować, czy on ma dotyczyć tylko i wyłącznie obiektu, czyli tego pierwszego planu, który naświetla lampa błyskowa, czy także ma uwzględniać tło. To jest tak naprawdę dosyć skomplikowane na pierwszy rzut oka, jeżeli zaczniemy kombinować. I żeby sobie tutaj pracę z lampą błyskową bardzo dokładnie skonfigurować, to trzeba trochę popróbować, co jest dla nas wygodniejsze i zastanowić się. Błysk modulujący, czyli taki błysk próbny, w zasadzie symulacja światła ciągłego, czy jak jest oświetlony obiekt, to dla chętnych. Bracketing w trybie manualnym właśnie związany z lampą błyskową, to jest kolejna pozycja, którą możemy sobie tutaj uruchomić i skonfigurować. Kolejność bracketingu, no to jest od prześwietlenia do oświetlenia, to jak kto woli, to już są kwestia takich indywidualnych gustów fotografa. Osobisty przydział sterowania, to jest coś, co powstało jakiś czas temu w aparatach, to jest odpowiedź na zwiększoną ilość guzików, które można skonfigurować. Kiedyś te guziki osobno były w menu, a teraz zrobiono dla nich podmenu i tutaj każdy guziczek, który mamy, zresztą notabene on się na obrazku pojawia, podświetlony, możemy zdefiniować, co taki guziczek będzie nam robił. Dlatego też to też wymaga pewnych przyzwyczajeń, czyli trzeba aparatem trochę pofotografować i wtedy jesteśmy w stanie dopiero podjąć decyzję, co my tak naprawdę będziemy tam robić. Tutaj środkowy przycisk joysticka, który czasami pełni funkcję przycisku OK, on może być na przykład też zdefiniowany jako osobny guzik i będzie robił to, co chcemy. Tutaj do wyboru jest tak naprawdę kilka rzeczy, ale to już jest też kwestia naszych przyzwyczajeń. Kolejna pozycja to jest blokowanie czasu migawki i przysłony. Chodzi o to, że dawno, dawno, dawno temu, to jeszcze to było za Nikona, bodajże chyba jeszcze D3, jeżeli się nie mylę, był osobny przycisk lock, blokada, czyli na przykład jeżeli jesteśmy w trybie A i kręcimy sobie tą przysłonę, żeby ją ustawić, czasami chcemy ją sobie zablokować na jakiejś pozycji, na przykład F8, tak żeby nam się to przypadkowo nie przesunęło. No bo jak wiadomo, aparat w ręce, na ramieniu, to pokrętło może zostać ruszone i kiedyś taki przycisk był na korpusie, umożliwiał blokowanie tych wartości. Później przycisk usunięto, bo był bardzo rzadko używany i jest to pozycja po prostu w menu. Dostosowanie pokrętła sterowania możemy zdefiniować, w którą stronę nam wygodniej jest kręcić, kiedy mamy, nie wiem, nam zwiększać, otwierać przysłonę. To każdy indywidualnie musi sobie to dopasować. To jest takie dostrajanie aparatu do własnych przyzwyczajeń, własnych upodobań. Tak samo to, co robi wybierak wielofunkcyjny, w którym momencie, kiedy robimy guziki i co robi się wtedy z pokrętłem. To wszystko tak naprawdę jest to kwestia, jak chcemy używać tego aparatu. Ja to często porównuję do tego, wsiadam do samochodu i musimy sobie po prostu wszystko dopasować, kierownicę, siedzenia, lusterka, tak żeby nam było wygodnie prowadzić to auto i tak samo jest tutaj z tym aparatem. Niektórzy mówią, że plus jest po prawej, niektórzy twierdzą, że wygodnie jak jest po lewej. Jeżeli chodzi o wskaźniki, to też jest kwestia do ustawienia tutaj właśnie w menu. Teraz tak, opcje przycisku podglądu na żywo, to jest kwestia tego,
wiadomo, jeżeli ktoś używa podglądu na żywo, to chce, żeby ten przycisk był podglądem na żywo, ale można tak naprawdę wziąć i to wyłączyć lub zmienić jego funkcję, bo to jest normalny przycisk funkcyjny, który możemy przedefiniować. Teraz tak, mamy taki przełącznik lampka, to jest tam, gdzie jest przełącznik włącz-wyłącz on-off. To też jest kolejna rzecz, która może nie tylko włączać podświetlenie górnego wyświetlacza. Tak jak widzicie, ten aparat posiada bogate możliwości konfiguracyjne. No i przyciski na MBD18. MBD18 to jest grip, który jest przypięty właśnie w tej chwili do tego aparatu. I tutaj też jest przycisk, jest joystick i to też musimy sobie, oczywiście pokrętła, musimy sobie to zdefiniować, co one robią, czy to samo, co w zasadniczym body, czy na przykład trochę inne rzeczy. No i tu mamy osobisty przydział sterowania. Kolejna rzecz, kolejne rzeczy dotyczące tu akurat filmowania, które nam pozwalają stwierdzić, że w czasie filmowania te guziki, które w czasie fotografowania robią to, to w czasie filmowania mogą robić coś kompletnie zupełnie innego. Ale to jest znowu rzecz do skonfigurowania. I teraz tak, uwaga, ważna rzecz dla filmujących, mianowicie, ale tu już dochodzimy do znajomości takiej cyfrowej strony obrazu, określamy poziom, przy którym aparat będzie sygnalizował nam prześwietlenie, no bo prześwietlenie może się kojarzyć z wartością piksela 255, ale wszyscy, którzy zajmują się postprodukcją, wiedzą, że to już jest nic, to jest kompletne nic na obrazie i dlatego też możemy określić sobie ten próg prześwietlenia znacznie niżej, nawet na poziomie 190. To już są kwestie związane z postprodukcją, jeżeli sami obrabiamy później te filmy, je składamy, majstrujemy przy nich, to powinniśmy to wiedzieć, a jeżeli mamy kogoś od tego, to ta osoba powinna nam takich wskazówek po prostu udzielić. I w ten sposób zakończyliśmy zakładkę menu ustawień osobistych. Kolejna zakładka to jest menu ustawień. To już są ustawienia, które nie mają bezpośredniego wpływu na to, jak działa aparat, bo tam konfigurowaliśmy sobie wcześniej działanie aparatu. Teraz tak naprawdę są to takie rzeczy jak formatowanie karty pamięci, określenie języka, określenie strefy czasowej dla podróżników. To jest bardzo ważna rzecz, czas letni, zimowy. To wszystko jest istotne z punktu widzenia później prowadzenia archiwum i wynajdowania archiwum, czy w ogóle z archiwum materiałów. Określamy sobie jasność monitora, osobno na podglądu na żywo, osobno do odtwarzania menu. Możemy, uwaga, określić balans kolorów monitora, czyli zaczynamy iść w kierunku kalibrowania tego, co wyświetla nam się na tym monitorze. Kiedyś to były po prostu bardzo proste wyświetlacze, na których tak naprawdę ledwo było widać, co tam jest, a teraz już mamy możliwość zmiany kolorystyki. Tu mamy do tego dosyć precyzyjne narzędzie, tak jak przy bardzo precyzyjnym balansie bieli. To jest kolejna rzecz, wirtualny horyzont, czyli poziomica, włączyć, wyłączyć możemy sobie w każdej chwili. Ekran informacje, czyli to, co się z tyłu wyświetla, to jest kwestia trybu dzień-noc, czy to ma się odbywać automatycznie. Możemy sobie precyzyjnie skorygować autofokus, podobnie jak światłomierz. Jeżeli mamy jakiś minimalny front-back focus, możemy to samodzielnie sobie skorygować dla danego obiektywu. Jeżeli używamy starych obiektywów, które nie mają mikroprocesora, no to oczywiście musimy je zaprogramować w tym aparacie, tak żeby ten aparat je rozpoznawał i mógł z nimi pracować. W tych aparatach jest taka możliwość. Możemy sobie ekstra wyczyścić matrycę. To oczywiście nie jest żadna szmatka, która tam zmywa nam kurz, tylko po prostu system drgań. Jeżeli coś jest nieprzyklejone na amen, no to oczywiście powinno nam odpaść i możemy dalej fotografować. Jeżeli to czyszczenie nie pomaga, no to niestety, ale trzeba to umyć w serwisie. Przedniesienie lustra, na przykład do właśnie mycia matrycy, do czyszczenia wnętrza aparatu, to jeżeli ktoś coś takiego potrafi robić, to proszę bardzo. Wzorzec do usuwania kurzu. Ta funkcja pozwala zrobić takie wzorcowe zdjęcie, które pozwala później automatycznie retuszować nam kurz, który jest na matrycy, czyli wszystkie takie brzydkie plamki, ale to działa tylko i wyłącznie z oryginalnym oprogramowaniem Nikona, czyli to jest Capture D. Żaden inny program tego nie wspomaga. Możemy sobie zapisywać komentarze do zdjęcia, czyli krótko rzecz ujmując, później w danych, które nazywamy całą grupą danych IPTC, czyli tam, gdzie mamy określone słowa kluczowe, autora zdjęć, także możemy sobie po prostu wgrywać tam komentarz, czyli właśnie te prawa autorskie i aparat już może do zdjęć wbijać te dane, tak żebyśmy nie musieli ich później ręcznie na komputerze dodawać. Opcje sygnału dźwiękowego, to jest to takie słynne BB w aparatach, możemy to wyłączyć, ewentualnie określić
zrobić głośność. No i kolejna rzecz, która już była we wcześniejszych modelach Nikona, aczkolwiek to jest ciągle świeża funkcja, czyli sterowanie dotykowym. Tu akurat w przypadku tego aparatu ten ekran jest w pełni dotykowy i dosłownie tak jak w smartfonie wszystko możemy zrobić tutaj przy pomocy paluszka. To jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, no to będzie szczęśliwy. W przypadku połączeń HDMI określamy, to dla filmowców będzie ważne, jak ma być definiowana tutaj rozdzielczość, sterowanie nagrywaniem i opcje zaawansowane, to jak będziemy sobie konfigurowali to jako kamery, no to wtedy trzeba oczywiście to wszystko tutaj zdefiniować pod naszą produkcję. Kolejna rzecz to jest podpięcie zewnętrznego urządzenia GPS, czyli określenie położenia geograficznego. Są też osoby, które używają tego na co dzień, więc to jest przydatna funkcja. I teraz tak, jeżeli ja w tej chwili nie mam tego pilota tutaj podłączonego, mamy opcję pilota bezprzewodowego, to jest dodatkowe akcesorium, no i znowu tutaj dochodzimy, że możemy tam pomajstrować troszeczkę przy jego konfiguracji. To są takie rzeczy, których po prostu w aparatach z niższych półek nie było, nie ma i pewnie w najbliższym czasie nie będzie. Tak rozbudowane sterowanie możemy mieć właśnie w aparatach zawodowych dopiero. I tutaj tak samo, jeżeli chodzi o te dodatkowe akcesoria, możemy sobie tutaj je definiować, co one nam będą robić. Tryb samolotowy, to nam się kojarzy z telefonami, w aparatach się pojawiło całkiem niedawno, z bardzo prostego powodu. Te aparaty mają Bluetootha, Wi-Fi, różne takie inne rzeczy związane z emisją fal radiowych, dlatego też powstał tryb samolotowy, czyli wyłączenie tego wszystkiego, tak żeby nas obsługa danego linii lotniczej nie pogoniła z fotografowaniem. Gdybyśmy na przykład przez okno pałali miłością do takich zdjęć i robili te zdjęcia przez cały lot. Połączenie z urządzeniem inteligentnym, czyli z tabletem lub smartfonem, bo to tak naprawdę te urządzenia są tutaj brane pod uwagę. No i wysyłanie, no to w jaki sposób to będziemy robić. Konfiguracja Wi-Fi, gdybyśmy się chcieli po prostu połączyć. Kolejną pozycją w tym menu ustawień to jest Bluetooth, możliwość włączenia, wyłączenia i oczywiście jego konfiguracji. Kwestie sieciowe, jeżeli będziemy aparat podłączać do sieci przez odpowiednie oczywiście przejściówki, ma możliwość podłączenia się do sieci czy przez Wi-Fi, to wtedy też musimy sobie to wszystko skonfigurować. Tu akurat chodzi o kabel sieciowy, ale to wymaga odpowiednich akcesoriów. Następna rzecz to jest oczywiście wymóg prawny, czyli zgodności z różnymi tam standardami, ale to nas akurat najmniej interesuje, bo tu nic do włączenia, wyłączenia, ale to po prostu musi być. I teraz tak, określamy też rodzaj zasilania w MBD18, bo w gripach mamy możliwość włożenia takiego samego akumulatora, jak jest w body głównym. Możemy włożyć taki duży, zawodowy akumulator, jak jest na przykład w D4, D5, ale uwaga, oczywiście wymagamy tutaj odpowiedniego gniazda i to jest akcesorium jeszcze dodatkowe, bo nie każdy będzie tego potrzebował, bo to raczej dotyczy osób, które już taki akumulator mają, oraz możemy wkładać zasilanie typu paluszek, a paluszek to może być bateria alkaliczna, to może być akumulator i wtedy aparat nie jest w stanie zidentyfikować, co to jest i my musimy mu o tym podpowiedzieć, wtedy będzie optymalnie wykorzystywał ten prąd. I kolejność zasilania, najpierw czy bateria idzie ze środka, czy z gripa. Pełne opisanie tego, co się dzieje z akumulatorami. Jeżeli są dwa, to mamy sczytane obydwa akumulatora, w jakim są stanie i wiemy dokładnie, ile jeszcze możemy na nich podziałać. Kolejna rzecz, która jest to oczywiście we wszystkich lustrzankach, czyli co się ma dziać, kiedy nie mamy karty, czy możemy robić zdjęcia, czy nie. Oczywiście warto taką sobie rzecz zablokować, chyba że zrzucamy zdjęcia bezpośrednio na komputer. Cała konfiguracja aparatu może być zapisana na karcie pamięci. Możemy oczywiście, i tutaj się pojawia nam coś takiego jak resetuj wszystkie ustawienia. Po prostu tych, to jest już tak rozbudowane, że zaistniała z powrotem potrzeba, tak jak kiedyś dawno, dawno, dawno temu było, możliwość jednokrotnego zrestartowania całego aparatu. No i tutaj coś takiego się pojawia oraz to, co jest zawsze do pilnowania, czyli wersja oprogramowania wewnętrznego, tak żebyśmy mogli sobie to aktualizować samodzielnie. I w ten sposób załatwiliśmy sobie zakładkę menu ustawień. Kolejna zakładka to jest menu retuszu. Tutaj tak naprawdę mamy możliwość wywołania i przerabiania zdjęć. Dla fotografa, który na co dzień pracuje na komputerze, to jest powiedzmy sobie takie koło ratunkowe w terenie, w sytuacjach, w których awaryjnie musimy coś zrobić. Ja może w życiu wykorzystałem to ze dwa razy. Ale są tacy, którzy na przykład lubią mieć fajny, zaawansowany aparat, ale komputera nie używają i wystarcza im to, co zrobią tutaj na aparacie i się z tym cieszą. To jest kwestia tak naprawdę gustu, wyboru. Jest tutaj całkiem sporo funkcji dla kogoś, kto lubi taką zabawę na poziomie samego aparatu. No i na koniec
mamy moje takie małe menu. Z tego wszystkiego, co do tej pory ja tutaj omówiłem, możemy sobie wybrać swoje ulubione pozycje albo te pozycje, które faktycznie na co dzień zmieniamy. W ten sposób zaoszczędzamy czas i nie musimy biegać po tym kilometrowym dosłownie menu, żeby coś włączyć, wyłączyć, przełączyć. No i na samym końcu tak naprawdę to jest to i to już jest koniec tego menu. Dobiegliśmy szczęśliwie do końca. Uwaga! I teraz tak, na samym dole pojawia się nam jeszcze jedna rzecz, taki znak zapytania. Proszę pamiętać o tym, że zawsze to jest po prostu informacja o tym, że do danej rzeczy jest jakaś podpowiedź. Jeżeli ja nacisnę guzik ze znakiem zapytania, wtedy pojawia mi się opis tej zakładki menu. Czyli przez całe menu mamy coś w rodzaju takiego wsparcia wbudowanego w aparat. Nie przy każdym, w związku z czym mam nadzieję, że to, co powiedziałem, Wam się po prostu przyda.